Przez pewien okres pedagogiem, uczył rzeźby.
jest absolwentem szkoły, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Rzeźby i trzykrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie powiedziałem jeszcze, że ta wystawa jest pierwszą wspólną wystawą rodzinną. Nie było jeszcze takiej wystawy, żeby ojciec z synem razem wystawiali wspólnie w jednej galerii. Tym bardziej się cieszymy. Proszę Państwa, przyjechały na wystawę dwóch znakomitych twórców. Jestem bardzo zadowolony, że do takiej ekspozycji dochodzi, że syn i ojciec, w gruncie rzeczy w sztuce rzadko zdarzają się takie sytuacje, bo albo jest to konflikt pokoleń, albo jest to jakieś pewne niezrozumienie, ale w prawdziwej sztuce, jak już kiedyś na tym pomyślałem, konfliktu pokoleń nie istnieje. Musielibyśmy się dzisiaj obrażać na Rembrandta albo różnych innych twórców, których już dzisiaj nie ma. Ja jestem, jeżeli mogę powiedzieć, jako uczeń Wojtka, przyjaciel też Wojtka, że jestem bardzo zadowolony, że to się i Państwu, ponieważ Państwo jesteście sprawcami tej wystawy, bo ponieważ byście tutaj nie przyszli, to byście później nie odejrzeli. Ponieważ podziękowania są już nieco przydługie, to jeszcze poproszę ojca i dziękuję Państwu uprzejmie. Ja również serdecznie dziękuję Stanisławowi. Mogę tak po imieniu mówić, bo no teraz muszę uczelnić. Już było dużo podziękowań. Natomiast było takie no jakby zachęcenie do tego, żeby powiedzieć, skąd inspiracja i jak to w ogóle z tą rzeźbą jest. To ja powiem tak, że ja kiedy zacząłem w ogóle się rzeźbą zajmować, a to strasznie dawno, do liceum plastycznego to już chodziłem w 1955 roku, a studia kończyłem w 1961. Cała tak zwana moja młodość rzeźbiarska to był ten straszny okres socrealizmu. Jest dużo młodzieży i na pewno nie wiedzą, co to jest, co to było socrealizm. I potem nagle z tego, żeśmy w 1956 roku wyszli jakoś tak na pozbyliśmy się tego, my jako studenci, bo wtedy byliśmy studentami i zaczęliśmy nawiązywać do tego, co było wtedy aktualnie ważne w sztuce polskiej i światowej. I tak by już zostało. I stąd nigdy się nie dałem przekonać do żadnych tych najnowszych kierunków. Zawsze byłem przywiązany do klocka, do formy, do budowania przestrzeni rzeźbiarskiej. I wszystko jest jasne, jest tytuł, jest kawałek drewna wystruganego, więc proszę oglądać i sobie odpowiedzieć, czy to, co widzicie, odpowiada temu, co jest na kartce napisane. Dziękuję bardzo.